Ucząc się do matury z wiedzy o społeczeństwie, nie możesz zapomnieć o zagadnieniach ekonomicznych, których nie ma w programie liceum, ale są te zagadnienia w programie gimnazjum, a do matury musimy znać podstawę programową obu tych poziomów nauczania. Przypomnijmy sobie zatem, że w ekonomii występuje pojęcie dobro. Dobra to są różnego rodzaju przedmioty, rzeczy, które są nam potrzebne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dobra możemy podzielić na dobra wolne i na dobra rzadkie. Dobra wolne to na przykład te wytwory przyrody, takie jak woda, jak piasek, jak powietrze. No i są one podstawą często do wytwarzania albo gotowego produktu, albo do wytwarzania półproduktów, czyli czegoś, co potem jeszcze wymaga też przetworzenia. Te dobra wolne mogą być bezpłatne, może się zdarzyć taka sytuacja, no i teoretycznie są nieograniczone, czyli teoretycznie możemy korzystać z nich w szerokim zakresie. Natomiast dobra rzadkie to są już te rzeczy, które są wytworem pracy ludzkiej, czyli to, co my wyprodukujemy jako ludzie, a nie to, co mamy od, powiedzmy, że przyrody, są już produktem końcowym, a więc nie są tylko półproduktem, ale już czymś gotowym, skończonym, czymś, czego możemy używać już albo sprzedawać, udostępniać. Są ograniczone ilościowo, no bo mamy tyle tych dóbr rzadkich, ile jesteśmy w stanie wyprodukować. No i są płatne, dlatego że udostępniane są po opłaceniu, po zapłaceniu ceny jakiejś, po wykupieniu, zapłaceniu abonamentu i tak dalej, i tak dalej. Czyli dobra wolne i dobra rzadkie. Skoro mówimy o produkowaniu dóbr, to warto sobie przypomnieć czynniki produkcji, czyli w jaki sposób ta produkcja się odbywa. Czynniki produkcji to m.in. zasoby naturalne, czyli produkujemy często, wykorzystując zasoby naturalne, właśnie takie surowce jak surowce roślinne, zwierzęta, powietrze, właśnie woda, piasek i tak dalej, i tak dalej. Czyli do czynników produkcji zaliczamy to, co nam ma do zaoferowania po prostu przyroda. Oprócz tego potrzebujemy często do produkcji zasobów pracy, a w zasadzie zawsze chyba w przypadku produkcji ludzkiej potrzebujemy zasobów pracy, czyli wiedzy ludzi, którzy są zatrudnieni przy produkcji albo przy sprzedaży. No i potrzebujemy też ich no, po prostu fizycznej obecności, ich czasami fizycznych zdolności, umiejętności różnych, czyli nie tylko wiedzieć muszą, jak coś zrobić, ale muszą też umieć to po prostu wykonać fizycznie, po prostu zrobić to. Kolejnym czynnikiem produkcji jest kapitał. Nie da się zazwyczaj produkować czegoś, prowadzić działalności bez posiadania pewnego kapitału, pewnej ilości pieniędzy po prostu. Do kapitału zaliczamy oprócz pieniędzy, za które kupujemy na przykład maszyny, wynajmujemy jakieś pomieszczenia, nie wiem, promujemy się, reklamujemy się, czy kupujemy zasoby jakieś potrzebne do pracy, płacimy pensje też przecież pracownikom. Oprócz pieniędzy potrzebujemy też właśnie fabryki, czyli albo wynajmujemy pomieszczenia, albo kupujemy te obszary, te miejsca, gdzie produkujemy, kupujemy maszyny, wynajmujemy maszyny, kupujemy narzędzia, czyli ten kapitał jest nam potrzebny do tego, żeby to wszystko po prostu opłacić. No i jeszcze jedna grupa czynników produkcji to jest po prostu przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość, czyli osoba, która zajmuje się produkcją, musi mieć też pewne zdolności, zdolność kierowania zarówno ludźmi, jak i kierowania produkcją, czyli tą linię produkcyjną całą trzeba mieć opanowaną, albo trzeba po prostu ją znać. Trzeba umieć zorganizować cały proces produkcji ludzi, zorganizować im pracę, zorganizować dostawy zasobów, z których będziemy coś wytwarzać. Więc to wszystko nazywamy po prostu przedsiębiorczością, czyli jest to pewna grupa cech, jaką musi być obdarzony człowiek, który zajmuje się, powiedzmy, zarządzaniem jakimś przedsiębiorstwem. Koszt alternatywny. Koszt alternatywny to jest rezygnacja z jednego dobra
na rzecz drugiego dobra. Czyli jeżeli idę do sklepu i mam w kieszeni załóżmy 10 zł i staję przed półką z produktami, które kosztują załóżmy 9,99 za sztukę, to muszę wybrać jeden z nich, dlatego że pieniądze, jakimi dysponuję, pozwalają mi na zakup tylko jednej sztuki, jednego produktu. A więc koszt alternatywny jest to właśnie ta rezygnacja z pozostałych produktów, jeżeli wybieram do zakupu jeden z nich. Czyli wybieram jeden produkt, kupuję jeden za 9,99, mam 10 zł w kieszeni, wybieram jeden produkt, co oznacza, że rezygnuję z kupna pozostałych. Czyli pozostałych nie kupię, dlatego że już nie będę miał pieniędzy. Wydam na ten jeden, który wybrałem produkt, te pieniądze. Czyli taką właśnie, taki wybór, taką rezygnację z kupna innych dóbr przez to, że kupujemy ten konkretny egzemplarz, nazywamy kosztem alternatywnym. Tak samo możemy to odnieść do większych kwot. No, jeżeli na przykład kupię drogi samochód albo mieszkanie, no to znaczy, że rezygnuję z kupna innego samochodu czy innego mieszkania, no bo już nie będę miał pieniędzy. No chyba, że jestem bardzo bogaty, wtedy to mój koszt alternatywny nabiera zupełnie innego znaczenia. Jakie mamy podmioty gospodarcze? Podmioty gospodarcze możemy takie trzy wyróżnić rodzaje. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty podmiot gospodarczy, to każde gospodarstwo domowe, czyli osoby, które mieszkają razem pod jednym dachem, wspólnie gotują, wspólnie robią zakupy, zarówno właśnie spożywcze, jak i inne. Wspólnie kupują telewizor, meble, dywan, wspólnie kupują komputer. To wszystko jest gospodarstwem domowym i to jest taki pierwszy podmiot gospodarczy. Gospodarstwo domowe zarabia w ten sposób, że no, uczestnicy tego gospodarstwa, czyli najczęściej ludzie dorośli, zarabiają pieniądze idąc do pracy albo otrzymują te pieniądze z zasiłku, albo z emerytury, albo jeszcze z jakiegoś innego źródła. Więc tutaj mamy te dochody tego gospodarstwa. Oczywiście wydatki to na to kupowanie różnych towarów i usług poza już gospodarstwem domowym. Drugi podmiot gospodarczy to przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to może być jakaś firma, to może być zakład pracy. To jest miejsce, gdzie się albo wytwarza jakieś dobra, albo usługi oferuje ludziom. No i zarabia się na tym właśnie, na sprzedaży tego, co się wyprodukowało, albo na sprzedaży usług. No i oczywiście częściowo te pieniądze trzeba też podzielić pomiędzy pracowników, jakieś podatki, jakiś czynsz, wynajem i tak dalej, kupno też oczywiście zasobów, z których produkujemy prąd i tak dalej. No i jeszcze jednym podmiotem gospodarczym jest oczywiście państwo. Państwo, które również może być właścicielem różnych firm, różnych przedsiębiorstw. Państwo, które reguluje całą gospodarkę. Państwo, które też prowadzi tutaj działalność, czy może prowadzić działalność gospodarczą w danym kraju oczywiście. Państwo, czyli mamy na myśli tutaj no, zarządzanie państwem. Prawo Engla, kolejna rzecz, którą warto sobie przypomnieć. Prawo Engla mówi, że wraz ze wzrostem dochodów jakiegoś gospodarstwa domowego spada udział wydatków na produkty żywnościowe, czyli na jedzenie, a rośnie udział wydatków na dobra i usługi wyższego rzędu. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zarabiamy coraz więcej pieniędzy jako członkowie gospodarstwa domowego, to procentowo mniej tych pieniędzy wydajemy na żywność, czyli na produkty, których nie możemy sobie odmówić, bo są nam niezbędne do przeżycia, a procentowo więcej tych pieniędzy wydajemy na rzeczy, których nie musimy mieć, ale możemy mieć, na dobra na przykład luksusowe. Czyli możemy sobie pofolgować, możemy sobie kupić rzeczy, o których marzyliśmy, na przykład, które po prostu, nie wiem, no, są fajnymi gadżetami, czyli rzeczy, których nie musielibyśmy mieć do przeżycia, ale możemy, bo mamy na to dużo pieniędzy i nasze potrzeby, te takie powiedzmy najważniejsze, czyli potrzeby związane z wyżywieniem, są zabezpieczone. Czyli procentowo mniej wydajemy na jedzenie, jeżeli mamy bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli mamy mało pieniędzy, no to lwią część naszych pieniędzy przeznaczamy na zapewnienie tych potrzeb pierwszego rzędu, czyli na przykład właśnie na jedzenie. To jest prawo Engla. Gospodarka może mieć różną postać w państwie. Kilka typów gospodarki sobie przypomnijmy. Gospodarka tradycyjna to jest gospodarka, która jest oparta na dawnych zwyczajach, na dawnych sposobach produkcji, takich powiedzmy
już przestarzałych często w naszych czasach z perspektywy wielu ludzi. Czyli jest to takie gospodarowanie starymi metodami, powtarzanie tego, co robiły wcześniejsze pokolenia, tkwienie w dawnym po prostu, w dawnym systemie, a więc taka gospodarka oparta na rolnictwie przede wszystkim, na produkcji w sposób taki, powiedzmy, że nie zaawansowany technologicznie, czyli tak jak to dawniej produkowano, tak jak to dawniej organizowano. Jeżeli tak jakieś kraje dzisiaj dalej próbują gospodarować, to znaczy, że mają gospodarkę tradycyjną. To są raczej kraje słabo rozwinięte, kraje najbiedniejsze z Afryki i z Azji, taki typ gospodarki posiadają. Drugi typ gospodarki to gospodarka charakterystyczna dla krajów często autorytarnych czy totalitarnych bardziej może nawet. Gospodarka centralnie sterowana, czyli jest to taki typ gospodarki, którą możemy nazwać też gospodarką planową, dlatego że w tej gospodarce państwo, a konkretnie grupa rządząca w państwie, planuje rozwój gospodarczy, zakładając ilość produkcji danego towaru w jakimś czasie. Czyli zakłada się, że na przykład w ciągu najbliższych 2 lat wyprodukuje się tyle i tyle, załóżmy, nie wiem, rowerów albo odkurzaczy, albo samochodów, i stara się robić wszystko, żeby ten plan w ciągu tych 2 lat założony wykonać. To jest gospodarka planowa, centralnie sterowana, czyli decyzje wszystkie gospodarcze podejmują władze centralne, a więc tutaj zwykli obywatele nie mają wpływu na rozwój tej gospodarki, na kształt tej gospodarki, nie mają wpływu na ilość produkcji, też nie mają wpływu na cenę sprzedawanych towarów, bo to wszystko zależy od państwa i od władz państwowych. No i w takiej gospodarce oczywiście ogromną przewagę zyskują przedsiębiorstwa państwowe. Sektor prywatny jest bardzo mały, ograniczony albo w ogóle nie występuje. W skrajnym przypadku oczywiście teoretycznie. Więc tutaj, skoro państwo ma większość przedsiębiorstw w swoim posiadaniu, to może ustalać właśnie, co się produkuje, kiedy się produkuje, ile się tego produkuje i po jakiej cenie się sprzedaje w całym kraju. Może być tak, że po jednej cenie się sprzedaje towar po tej samej cenie w całym państwie. No i tak jak wspomniałem, kraje, które taką gospodarką są zainteresowane, to kraje często totalitarne, autorytarne, czyli socjalistyczne, ewentualnie dążące do komunizmu, państwa takie gospodarowanie wybierają. I trzeci typ gospodarki, taki, który z kolei jest charakterystyczny dla krajów republikańskiej formy rządów, demokratycznych krajów, gospodarka wolnorynkowa albo gospodarka rynkowa, tak możemy ją nazwać. W takiej gospodarce dominuje własność prywatna, czyli tu mamy przeciwieństwo poprzedniego typu gospodarki, czyli tutaj większość zakładów, większość firm to są firmy prywatne. Państwo ma mały udział we własności, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. Decyzje o wszystkim, co się produkuje, o tym, jak się produkuje, o tym, kiedy się produkuje, po jakiej cenie się sprzedaje, to wszystkie decyzje zostają w gestii prywatnych przedsiębiorców. Czyli tutaj niezależne od państwa podmioty, prywatni właściciele firm decydują o tych wszystkich rzeczach, które wymieniłem. Kolejną cechą gospodarki wolnorynkowej, czy też rynkowej, jest wolna konkurencja. To znaczy, że każdy podmiot gospodarczy może konkurować z innym. Czyli możemy tak naprawdę dowolną ilość otworzyć, załóżmy aptek, czy sklepów spożywczych, czy punktów naprawy obuwia. Możemy dowolną liczbę otworzyć takich punktów w danym miejscu, w danym mieście na przykład. Nikt nam się w to nie wtrąca, każdy może konkurować z innym. Nie ma tutaj określenia, że na przykład tylko jedna może być firma na jakiś obszar. Każdy może tutaj podjąć się konkurowania z innymi podmiotami i to jest akurat też cechą gospodarki wolnorynkowej, że wolna konkurencja wymusza walkę o klienta, no bo jeżeli mnożymy ofertę dla klienta, tworząc kolejny zakład pracy, czy raczej punkt usługowy podobny do wielu innych, które są dostępne niedaleko nas, no to musimy zawalczyć o to, żeby klient akurat do nas przyszedł kupić coś od nas, a nie do konkurenta. No i tutaj mamy walkę o klienta na przykład taką, że w taki sposób prowadzoną, że się obniża ceny albo się oferuje bardziej atrakcyjny produkt albo ofertę klientowi, więc tutaj mamy wolną konkurencję jako cechę też gospodarki wolnorynkowej. Cena reguluje rynek, czyli
Cena jest tutaj bardzo ważna, dlatego że jeżeli ktoś sprzedaje produkt za drogo, no to wtedy może po prostu stracić klientów i może zbankrutować też jego przedsiębiorstwo. Jeżeli sprzedaje za tanio, też może doprowadzić do bankructwa swoją firmę. Czyli tutaj cena reguluje rynek, czyli cena wpływa na to w dużym stopniu, czy dana firma, dane przedsiębiorstwo radzi sobie dobrze, czy źle na rynku. Czyli tutaj cena produktu, jaki się oferuje klientom, odgrywa znaczącą rolę. Oczywiście cechą gospodarki warunkowej musi być dążenie do zysku. W gospodarce centralnie planowanej czy sterowanej ten zysk miał, wydaje mi się, drugorzędne znaczenie często dla rządzących. Nieważne było, czy coś jest potrzebne, czy nie, czy jest opłacalne, czy nieopłacalne. Po prostu państwo przeznaczało na to finanse i pieniądze i produkowano coś. W gospodarce wolnorynkowej, jeżeli nie ma zysku, to firma upada, więc tutaj musi być bardzo ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego dążenie do zysku, chęć tego zysku u właścicieli przedsiębiorstw. No i państwo ogranicza się w takiej gospodarce, w takim typie gospodarki do organizowania życia gospodarczego, czyli ustala jakieś prawo, ustala podatki, ustala zasady obowiązujące przedsiębiorców, więc na tym się kończy rola państwa. Nie jest jakimś istotnym podmiotem gospodarczym w tym typie gospodarki. W gospodarce wolnorynkowej też bardzo często się mówi, że wszystkie najważniejsze rzeczy są regulowane w tej gospodarce przez niewidzialną rękę rynku, a raczej powinny być regulowane w takim ujęciu gospodarki wolnej, czyli liberalnej. Twórcą tego określenia, niewidzialnej, tego stwierdzenia o niewidzialnej ręce rynku jest Adam Smith, który powiedział coś takiego: każdy myśli tylko o swoim własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Czyli tutaj parafrazując właśnie to stwierdzenie, możemy mówić o niewidzialnej ręce rynku. Co to znaczy? To znaczy, że rynek sam się reguluje, że rynek sam wymusza pewne zachowania zarówno u producentów, jak i u klientów. Czyli tutaj mamy mowę o tym, że państwo nie musi ingerować w każdym momencie w gospodarkę, że rynek sam się wyreguluje, sam doprowadzi do pewnych zmian. Na przykład jeżeli producent sprzedaje coś za drogo, no to oczywiście w opinii klientów, to klienci nie będą kupować tego produktu i zmusi to albo tego producenta do obniżki ceny, albo do zmiany zajęcia, bo będzie musiał być może zająć się czymś innym, bo ten produkt nie będzie mu schodził. Więc takie regulacje właśnie, które dzieją się, powiedzmy, że z automatu, samodzielnie, możemy powiedzieć, że wynikają z działania niewidzialnej ręki rynku. Prawo popytu i podaży przed nami do przypomnienia, ale zanim sobie o nim powiemy, zdefiniujmy te dwa pojęcia: popyt i podaż. Popyt jest to zapotrzebowanie na jakiś towar albo na usługę wśród potencjalnych konsumentów, czyli klientów. Czyli ochota na kupno danego towaru albo usługi. Popyt jest związany albo z możliwością nabywczą klienta, czyli ile ma pieniędzy. Jeżeli mam mało pieniędzy, to mój popyt będzie mniejszy, czyli będę mniej zainteresowany kupowaniem jakichś produktów. Popyt jest związany z ceną towaru oczywiście albo usługi, czyli ile to kosztuje, prawda? Jeżeli coś będzie drogie, popyt będzie raczej mniejszy. Jeżeli coś będzie tanie, popyt może wzrosnąć, bo nawet jeżeli nie planowałem kupowania czegoś, ale widzę, że cena jest tania, niska, no to może mnie to zainteresować i może w ten sposób moje zainteresowanie, zapotrzebowanie na coś wzrosnąć, a więc może wzrosnąć popyt tym samym. Popyt jest związany z modą i z gustem, czyli można kreować popyt poprzez na przykład kampanie reklamowe, poprzez lokowanie produktów w różnych produkcjach filmowych, telewizyjnych, kinowych czy internetowych, czyli może zadziałać taki efekt, że o, widzę, że ten to ma, ta już to ma, to ja też to muszę mieć, prawda? Też to sobie chcę kupić, bo widzę, że to jest modne, bo widzę, że dzięki temu ludzie będą prawdopodobnie postrzegać mnie jako fajniejszego i tak dalej, i tak dalej. Albo że dołączę do jakiejś elity, kupując jakiś produkt. Więc no to się wiąże tutaj właśnie z modą, z gustem, no i z działalnością marketingową oczywiście, czyli z kreowaniem tego popytu poprzez promocję tego produktu albo usługi. No i popyt się jeszcze wiąże z możliwością zastąpienia towaru lub usługi. Jeżeli mam jakiś produkt, który na przykład jest drogi, ale widzę, że mogę kupić tańszy zamiennik, ale nie markowy na przykład, to często wybieram ten tańszy, żeby zaoszczędzić pieniądze. Ale jeżeli nie mogę zastąpić czegoś tańszą wersją,
to muszę kupić tą droższą wersję. Czyli tutaj ten popyt też zależy od tego, czy mogę zastąpić dany produkt inną albo usługę, czy też nie mogę i muszę jednak nabyć ten konkretny przedmiot albo usługę. Z kolei podaż jest to ilość towaru, jaki jest dostępny na rynku, albo ilość usługi, jaka jest dostępna na rynku, rynu, no proszę, rynku powinno być napisane, przepraszam, na rynku. Podaż jest związana z również kilkoma rzeczami, na przykład z ceną towaru, no bo znowu, albo usługi, no bo znowu, jeżeli coś jest droższe albo tańsze, to tego produktu może być więcej albo mniej. Jak coś będzie tanie, to produkt będzie szybko znikał ze sklepów, no i podaż, czyli jego ilość, będzie po prostu niewielka, ilość do zaoferowania, prawda? Podaż jest związana ze zmianą ceny innych towarów i usług. Jeżeli na przykład, no to fajnie też pokazała sytuacja teraz z pandemią, jaką mamy teraz w tej chwili na świecie. Jeżeli chodzi o papier toaletowy, ludzie na początku kupowali ten najtańszy, to znaczy nie najtańszy, ale ten, powiedzmy, taki o przystępnej cenie. Ale jeżeli się okazało, że zabrakło tego takiej, powiedzmy, średniej cenie, ludzie zaczęli kupować ten droższy papier toaletowy. Czyli tutaj widzimy, że jeżeli zmienia się dostępność albo zmienia się cena innych towarów, to my też patrzymy inaczej na towar ten, o którym myśleliśmy wcześniej. Czyli jeżeli widzimy, że dany towar wcześniej był dla nas, wydawało się drogi, no to kupowaliśmy, powiedzmy, że tańszy, ale jak widzimy, że cena się zmienia innych towarów, czyli tego drugiego jeszcze na przykład, nie wiem, podskoczyła, albo tego średniego podskoczyła cena, to wtedy wybieramy być może inny towar, bo cena się zmieniła. Podaż jest związana ze zmianą kosztów produkcji. Jeżeli na przykład mamy podwyżkę cen, załóżmy, nie wiem, jakiegoś produktu, z którego, czy półproduktu, z którego produkujemy nasz produkt, czyli na przykład, nie wiem, pójdzie w górę cena prądu, pójdzie w górę cena jakiegoś minerału, z którego produkujemy coś, no to zwiększają nam się koszty produkcji. No a skoro mamy większe koszty jako producenci, to musimy podnieść cenę albo mniej wyprodukować tego towaru. Więc tutaj też podaż zależy od zmiany kosztów produkcji. Działalność marketingowa znowu wpływa na podaż, czyli na ilość tego towaru. Jeżeli marketing działa dobrze, to potrzebujemy większą podaż mieć, czyli więcej tego towaru wyprodukować. Jeżeli nie działa reklama dobrze, to towar zalega na półkach, nikt go nie kupuje, podaż maleje, no bo nie musimy produkować więcej. No i tak samo podaż jest związana z modą i z gustem, jak i popyt, dlatego że jeżeli mamy duże zapotrzebowanie, bo moda kreuje to zapotrzebowanie, to musimy zwiększyć podaż, czyli więcej wyprodukować danego towaru lub usługi. Prawo popytu i podaży można wyrazić takim oto rysunkiem, jak tutaj widzimy. Popyt i podaż, takie zdanie też na maturze się jakieś pojawiło, tylko nie było tych napisów umieszczonych na tym schemacie, trzeba było samemu tutaj wpaść na to. Czyli takie linie, które obrazują nam pewne prawidłowości. Popyt rośnie wraz ze spadkiem ceny, czyli im coś jest tańsze, tym chętniej ludzie chcą kupić po prostu tenże produkt. I tutaj widzimy, mamy oś, która pokazuje nam cenę. No i widzimy, że jak popyt, moi drodzy, rośnie wraz ze spadkiem ceny. Natomiast podaż rośnie wraz ze wzrostem ceny. I tutaj widzimy, podaż jak najbardziej wzrasta wraz ze wzrostem ceny. Dlaczego? Dlatego, że im jest droższy jakiś produkt, a tym mniej ludzi chce go potencjalnie kupić, a więc więcej tego towaru zalega na półkach, a więc podaż jest duża. Natomiast jeżeli cena jest niska, to ludzie wykupują dany towar, no więc w związku z tym rośnie popyt, prawda? Czyli ludzie są bardziej zainteresowani, chętni do zakupu danego towaru, jeżeli cena jest atrakcyjna, na przykład jest promocja, prawda? I wtedy ludzie się rzucają na przykład, nie wiem, w Lidlu czy w Biedronce na jakieś towary, no i popyt wtedy jest ogromny na daną rzecz. Możemy też mówić o punkcie równowagi pomiędzy właśnie tymi krzywymi popytu i podaży. Punkt równowagi to jest taka optymalna cena równowagi tak zwana, czyli taka, która jest idealna z punktu widzenia zarówno popytu, jak i podaży. Czyli jest to taka cena, kiedy rzeczywiście towar jest produkowany na bieżąco, nie ma braków w jego dostawach, ludzie kupują na bieżąco, wszyscy są, można powiedzieć, zadowoleni, tak? Nie brakuje towaru. Jest to taka równowaga pomiędzy kupującymi a produkującymi.
Żeby taką równowagę osiągnąć, musi być cena idealnie dopasowana właśnie do zarówno do kosztów produkcji, do chęci zysku producenta, jak i do oczekiwań klienta, czyli konsumenta. Nie da się kupować bez pieniędzy, przynajmniej tak uważamy, więc zobaczmy. Co to jest pieniądz? Oczywiście jest to środek płatniczy. Dawniej, zanim ludzie byli tak zaawansowani jak nasze pokolenie, korzystali z pieniądza roślinnego, czyli na przykład płacili zbożem, płacili kakaem nawet w Ameryce, albo stosowali pieniądz zwierzęcy, czyli na przykład płacili z rybą, płacili oddając jakieś świnie, krowę w zamian za coś. Czyli mamy taki handel wymienny, towar za towar, roślinne na przykład za towar, zwierzę jakieś za towar i tym podobne wymiany, takie wymiany barterowe. No i tutaj w zależności od dostępności właśnie wybierano takie rodzaje pieniądza dawniej. Później pojawił się pieniądz gotówkowy, czyli pojawiły się monety, pieniądz metalowy. Pieniądz metalowy wykonany jest po prostu z jakiegoś metalu niekoniecznie drogiego, jakiegoś nieszlachetnego. Takie monety, jakie dzisiaj jeszcze mamy, to jest pieniądz metalowy, ale może też być pieniądz kruszcowy, który był wcześniej jeszcze przedmetalowym, czyli pieniądz wykonany z, na przykład ze złota albo z srebra, czyli z metalu szlachetnego, który sam w sobie jest już dużo warty. Pieniądz metalowy jest warty tyle, ile ma, powiedzmy, że jaki ma nominał, prawda? Nominał, czyli ma na przykład wygrawerowaną piątkę, czyli to znaczy, że ma nominał 5, czyli warty jest 5 na przykład złotych. Natomiast pieniądz kruszcowy jest warty z powodu samego kruszcu, z jakiego został wykonany, czyli z powodu na przykład ceny złota, z jakiego został wykonany, albo ceny srebra. Kolejny rodzaj pieniądza to pieniądz papierowy, czyli banknoty, tak jak tutaj widzimy. Banknoty, które same w sobie nie są zbyt wiele warte, ale nominał znowu nam wskazuje, ile warty jest ten banknot konkretnie, jaką ma moc nabywczą ten pieniądz papierowy. Mamy jeszcze pieniądz bezgotówkowy. Bezgotówkowy, czyli taki, który nie wiąże się z materialnością tutaj, którą możemy sobie schować do portfela czy do kieszeni i podzielić bardzo dokładnie na mniejsze jednostki. Pieniądz bezgotówkowy to na przykład weksel. Weksel, czyli taki dokument, można powiedzieć, papierowy, którym możemy zapłacić jeszcze w niektórych miejscach, ale już bardzo rzadko. Na przykład w banku. Forma kredytu. No, idę do banku, biorę kredyt, nie dostaję pieniędzy do ręki, tylko dostaję cyferki na konto elektroniczne, czyli taki przelew elektroniczny to również jest pieniądz bezgotówkowy. Tak samo jak czek, który też już dzisiaj rzadko jest używany. Czek, czyli dawniej były takie książeczki czekowe, czyli takie blankiety, na których można było wypisać kwotę i podpisać się i wręczyć taką karteczkę wyrwaną z książeczki komuś i ktoś z tą karteczką mógł potem pójść do banku i odebrać pieniądze z naszego konta właśnie. Przelewy, rozliczenia bankowe, tak jak wspomniałem, to również przykłady pieniądza bezgotówkowego, czyli właśnie bez banknotów, bez monet możemy dokonywać transakcji poprzez impulsy elektroniczne dokonywane pomiędzy właśnie komputerami, na przykład bankowymi albo bankowym i dyspozycja może wyjść na przykład z naszego komputera. Karta kredytowa, którą tutaj możemy widzieć, karta debetowa, karta kredytowa, to są karty, którymi możemy również dokonywać płatności, a więc też jest to rodzaj pieniądza. Pieniądz, możemy też powiedzieć, że to jest pieniądz plastikowy, ale najbardziej, jak najbardziej pieniądz bezgotówkowy, bo się obywamy bez gotówki. Mamy też pieniądz elektroniczny, bo możemy na przykład zapłacić telefonem, prawda? To nie musi być karta, to może być aplikacja w smartfonie, w innym urządzeniu, który zbliżymy do jakiegoś czytnika i zapłacimy poprzez impuls elektroniczny. Czyli mamy pieniądz elektroniczny również współcześnie. Kilka pojęć. Co to jest siła nabywcza? Jest to ilość towarów i usług, jakie możemy kupić za pośrednictwem pieniądza. Pieniądza, tak jest. Inflacja to spadek wartości pieniądza, który wiąże się ze wzrostem cen w danym kraju. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, czyli kiedy mamy wzrost wartości pieniądza, który skutkuje wtedy spadkiem cen. Deflacja się bardzo rzadko zdarza, ale się zdarza czasami. Nawet w naszym kraju się zdarzyło kiedyś. Najczęściej mamy jednak inflację. Monopol jest to wyłączność dla jakiegoś producenta na prowadzenie działalności, czyli jeżeli ktoś ma, nie ma konkurencji po prostu, nie ma innej firmy, która by zajmowała się tym
co dane przedsiębiorstwo, wtedy mówimy, że ma monopol. Monopolistyczne praktyki są bardzo często usuwane w gospodarce wolnorynkowej, no bo podstawą tej gospodarki jest wolna konkurencja. Takie duże firmy jak na przykład Microsoft były karane za praktyki monopolistyczne w przeszłości. Przeciwieństwem monopolu jest oligopol, czyli właśnie brak wyłączności jakiegoś jednego podmiotu gospodarczego na działalność gospodarczą. Tezauryzacja jest to gromadzenie wartości, na przykład poprzez gromadzenie pieniędzy, czyli ileś pieniędzy mogę sobie gromadzić, w ten sposób gromadzę wartość jakąś, bo pieniądz między innymi ma taką funkcję właśnie jak gromadzenie majątku. Możemy ten majątek bardzo precyzyjnie wyliczyć, prawda? Bo mogę też na przykład gromadzić majątek kupując dzieła sztuki, ale tutaj to dzieło sztuki może być tak, że co roku będzie miała inną wartość, więc trudno będzie mi wyliczyć tą wartość w każdym momencie. Trudno też mi będzie rozmienić wartość takiego jednego obrazu na drobne. Jeżeli na przykład chciałbym zapłacić tylko połową obrazu, no to raczej się to mi nie uda. Natomiast pieniądze są bardzo fajnie podzielne i jako właśnie środek tezauryzacji, czyli gromadzenia wartości, bardzo fajnie można nim dysponować. Skoro mówimy o pieniądzach, to nie da się pominąć kwestii banków. Banki możemy podzielić na dwie kategorie: banki centralne i banki komercyjne. Banki centralne. Zobaczmy najpierw. W Polsce bankiem centralnym jest NBP, czyli Narodowy Bank Polski. On jest bankiem dla innych banków, dla innych instytucji, świadczy swoje usługi instytucjom finansowym w naszym kraju. Oprócz tego emituje pieniądz gotówkowy. Na każdym banknocie mamy napisane, że jest to właśnie produkt Narodowego Banku Polskiego. Oprócz tego nadzoruje banki komercyjne, czyli takie, które świadczą usługi właśnie zwykłym obywatelom. Udziela pożyczek tym bankom, czasami komercyjnym, jeżeli jest taka potrzeba. Oprócz tego NBP, czyli Bank Centralny w Polsce, ustala wysokość stóp procentowych, czyli może tutaj wpływać na przykład wysokość rat kredytów, jakie zaciągaliśmy, no i też ustala wysokość rezerw bankowych, czyli jest gwarantem tak naprawdę stabilności systemu finansowego w danym kraju. Oprócz tego prowadzi rachunek Ministerstwa Finansów, czyli tak naprawdę prowadzi rachunek państwa, obsługuje zadłużenie państwa, budżet państwa, czyli taki bank po prostu państwowy. Obsługuje też papiery wartościowe Skarbu Państwa. Czasami państwo może emitować takie papiery wartościowe, obligacje chociażby, po to, żeby uzyskać trochę więcej pieniędzy. Takie obligacje mogą być oferowane obywatelom. No a banki komercyjne prowadzą działalność dla takiego przeciętnego obywatela. Mogą być to banki uniwersalne, czy takie, które zajmują się różnorodną działalnością bankową, albo mogą być to banki wyspecjalizowane, na przykład takie, które się konkretnie zajmują tylko na przykład kredytami hipotecznymi i niczym innym. Prowadzą indywidualne rachunki bankowe, czyli po prostu możemy sobie założyć konto. W NBP nie możemy sobie konta założyć, ale w banku komercyjnym jak najbardziej tak. Banki komercyjne, przykłady takich banków mamy tutaj. To na przykład takie banki jak PKO, jak Millennium, jak Generali, jak ING i tak dalej, i tak dalej. To są przykłady banków komercyjnych. My tam możemy sobie założyć konto, na to konto nam wędruje wypłata. Na przykład możemy też dzięki tym bankom, posiadaniu konta w takim banku, możemy dokonywać różnych rozliczeń, możemy właśnie płacić przelewami za prąd, za wodę, czy tam za cokolwiek chcemy. Zakupy na przykład online mogą być też dokonywane w ten sposób. Oprócz tego banki przechowują dla nas depozyty, czyli możemy sobie schować w banku jakieś przedmioty w skrytce. Możemy też lokaty pozakładać w banku, czyli pieniądze umieścić na lokacie po to, żeby zarabiały dla nas. Oprócz tego banki udzielają nam kredytów. Kredyty, czyli pożyczki finansowe oprocentowane, czyli musimy oczywiście oddać więcej niż pożyczyliśmy. Kredyty to mogą być kredyty konsumpcyjne, czyli na zakup czegokolwiek, na przykład na zakup wieży stereo, na zakup roweru, na nie wiem, wycieczkę dookoła świata. To mogą być kredyty hipoteczne, czyli konkretnie pod zakup mieszkania, pod zakup domu, pod zakup jakiejś nieruchomości. To mogą być kredyty ratalne, czyli takie, które spłacamy później
w ratach. No i mogą, to znaczy chodzi o zakup na raty, czyli na przykład kupujemy coś w sklepie, załóżmy, nie wiem, komputer. Nie mamy tych pieniędzy w tej chwili, ale kupujemy komputer, dostajemy ten komputer i płacimy w ratach za ten komputer po prostu co miesiąc, nie? Przez jakiś czas. No i mamy jeszcze pożyczki lombardowe, czyli pożyczki pod zastaw jakiegoś wartościowego przedmiotu. Też możemy z takich usług skorzystać. Czyli zostawiamy jakiś przedmiot, a bank nam wypłaca pod ten zastaw jakieś pieniądze. Jak już podreperujemy naszą sytuację finansową, możemy ten przedmiot później wykupić. O ile ktoś go nie wykupił wcześniej, mogą też być pożyczki oczywiście gotówkowe. Giełda papierów wartościowych. Jest to miejsce, gdzie dokonuje się operacji na papierach wartościowych, czyli można kupić, sprzedać akcje na przykład. I w Polsce taka najważniejsza giełda to giełda papierów wartościowych w Warszawie. To jest nasza polska giełda. Tutaj widzimy logo tejże naszej polskiej giełdy. Warto sobie zapamiętać takie indeksy WIG20, WIG30. To są indeksy tej właśnie giełdy papierów wartościowych. Indeksy, czyli notowania najcenniejszych polskich firm na giełdzie właśnie. Z giełdą wiążą się dwa pojęcia. Hossa jest wtedy, kiedy mamy wzrost cen firm, które są na giełdzie. Bessa, przeciwieństwo, wtedy, kiedy mamy spadek cen na giełdzie. Hossa, kiedy większość indeksów odnotowuje tutaj wzrost cen za akcje, czyli na zielono się zaznacza, to Bessa na czerwono, kiedy mamy spadek cen na giełdzie tych firm, które na giełdzie istnieją. Oczywiście firmy, które istnieją na giełdzie, oferują możliwość kupna akcji tych firm, tych spółek, tych przedsiębiorstw. Każdemu tak naprawdę, każdy z nas może kupić taką akcję i dzięki temu ma prawo do dywidendy, czyli do czerpania udziałów w zyskach tej firmy, ale jeżeli firma ma straty finansowe, no to wtedy nic nie zyskujemy i wtedy wielu inwestorów się stara pozbyć tych akcji. Im więcej ludzi sprzedaje akcje jednocześnie, tym bardziej cena tej akcji musi spadać. No i odwrotnie, im więcej ludzi chce kupić jakieś akcje jakiejś firmy, to wtedy cena akcji tej firmy idzie w górę. Tutaj mamy siedzibę warszawskiej giełdy, to jest budynek właśnie giełdy naszej. No właśnie, aktualnie z tego co sprawdzałem dzisiaj, to na pierwszym miejscu jest CD Projekt na giełdzie naszej, czyli widzicie, warto inwestować w komputery i w gry komputerowe. Akcja to po prostu papier wartościowy, czyli taki dokument, który poświadcza, że mamy udziały w jakiejś spółce akcyjnej i mamy prawo w związku z tym do dywidendy właśnie, czyli do udziału w zyskach. Obligacja to z kolei papier wartościowy, który nam gwarantuje, że dostaniemy w jakimś określonym czasie jakąś sumę pieniędzy wraz z odsetkami, prawda? Jeżeli zakupimy coś, to ktoś, to znaczy państwo często na przykład wydaje obligacje, często, może nie często, państwo może wydawać obligacje po to, żeby podreperować swój budżet i my jak kupimy taką obligację, to mamy teoretycznie pewność, że państwo od nas tą obligację w jakimś momencie wykupi i zapłaci nam jeszcze odsetki, czyli zyskujemy w tym momencie teoretycznie na takiej operacji. Kiedy mamy deficyt budżetowy? Deficyt budżetowy mamy wtedy, kiedy wydatki państwa na przykład przewyższają jego dochody, czyli jeżeli budżet jest tak zaplanowany, że, no, że więcej wydamy niż zarobimy jako kraj w danym okresie. Deficyt budżetowy, czyli mówiąc potocznie dziura budżetowa. Znowu kilka jeszcze pojęć. PKB, czyli produkt krajowy brutto, jest to suma wartości dóbr i usług, jakie się wyprodukowało w danym kraju. W danym roku, przepraszam, nie raku, w danym roku na terenie danego kraju. W danym roku oczywiście. PKB może być też per capita. Per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca, tak, na ilość mieszkańców. Może też być takie pojęcie PNB, brane pod uwagę, produkt narodowy brutto, czyli jest to suma wartości dóbr i usług wytworzonych w danym roku, w danym kraju, ale pomniejszona, to znaczy pomniejszona o dochody firm zagranicznych, a powiększona o dochody firm polskich działających za granicą. Czyli produkt narodowy brutto, czyli chodzi o to, że interesują nas tylko firmy polskie. Produkt narodowy netto to jest produkt narodowy brutto pomniejszony o amortyzację, czyli koszty związane ze zużyciem majątku trwałego danej firmy. Mamy jeszcze dochód narodowy, czyli
PNN, czyli produkt narodowy netto, pomniejszony o podatki pośrednie, takie na przykład jak VAT czy akcyza. No, a skoro o podatkach, to zobaczmy, przypomnijmy sobie, jakie rodzaje podatków mamy. Podatki bezpośrednie. Pierwszy rodzaj podatków to na przykład podatek od osób fizycznych, czyli PIT. To na przykład podatek od osób prawnych, czyli CIT. PIT każdy pracownik tutaj musi rozliczyć. CIT to z kolei podatek, który płacą firmy, przedsiębiorstwa różnego rodzaju. Wszystkie te podmioty, które mają osobowość prawną. Mamy jeszcze podatek bezpośredni od spadków i darowizn. Co to znaczy bezpośrednio? Znaczy, płacimy go od razu. Płacimy go od razu bezpośrednio właśnie. Mamy jeszcze też podatek od nieruchomości, czyli na przykład od budynków, prawda, od różnych miejsc, w których jesteśmy właścicielami. Miejsc oczywiście mieszkalnych albo po prostu nieruchomości, czyli na obiektów tego typu. Mamy też podatki pośrednie. Tamte były bezpośrednie. Mamy podatki pośrednie. Nakładane są na transakcje, czyli płacimy je, nawet nie wiemy kiedy, tak? Bo one są wliczone w koszty czegoś. Stąd nazwa pośrednie. Na przykład podatkiem pośrednim jest podatek od towarów i usług, a tłumacząc dosłownie ten skrót od wartości dodanej, czyli VAT. W Polsce wynoszący w tej głównej stawce 23%, ale może być pomniejszone w zależności od rodzaju towaru lub usługi. Kolejnym podatkiem pośrednim jest podatek akcyzowy. Płacimy go kupując alkohol, kupując papierosy, czy kupując samochody, czy inne produkty, na które akcyza została nałożona. Czyli stąd nazwa pośredni znowu podatek. Tak, my płacimy go, on jest wliczony po prostu w cenę. Nie płacimy go osobno, tylko jest już w cenie produktu. Mamy też podatki nakładane ad valorem, czyli podatek, czyli na przykład odsetki od ceny netto lub od dochodu. Na przykład, tu też mi się jedna kropeczka za dużo postawiła. Na przykład podatek VAT jest podatkiem ad valorem. Jest podatek PIT takim podatkiem od dochodów osobistych. Mamy jeszcze podatki kwotowe, czyli jednakowe dla wszystkich podatników. Na przykład podatek akcyzowy czy od posiadania psa. I teraz na czym polega różnica, żebyśmy to zrozumieli? Podatek ad valorem po prostu nie jest wyrażony konkretną jakąś kwotą, bo zależy od, po prostu od ceny albo od dochodu, jaki uzyskaliśmy. W przypadku VAT zależy on od ceny. Im wyższa cena, tym większy podatek, większa kwota podatku. Im większe dochody w przypadku PIT, jakie osiągnęliśmy w ciągu roku, tym większa kwota podatku, jaki zapłacimy. To jest podatek ad valorem, na tym on polega. Natomiast podatek kwotowy jest jednakowy dla wszystkich, czyli jest to kwota ustalona, stała, jednakowa i niezmienna po prostu. Mogą istnieć różne systemy podatkowe w państwie, czyli różne sposoby naliczania podatku i w związku z tym też sposoby rozliczania się z państwem, jeżeli chodzi o podatki. Pierwszy system podatkowy to system progresywny, czyli podatek rośnie wraz z zarobkami, na przykład uzyskanymi przez obywateli. W Polsce mamy podatek PIT, tak zorganizowany. On wynosił 18%. W zeszłym roku doszło do nowelizacji ustawy, która zapowiedziała obniżenie tego podatku do poziomu 17,75%, a w roku 2020 do 17% ma być obniżona ta pierwsza stawka, natomiast druga stawka wynosi 32%. Na tym polega progresywność tego podatku, czyli to jeżeli zarabiamy do pewnej kwoty, to płacimy niższy próg podatkowy, czyli te 18 lub 17%. Natomiast jeżeli przekroczymy pewną kwotę, zarobimy w ciągu roku jakąś kwotę większą niż ustalił ustawodawca, to wtedy wskakujemy w drugi próg podatkowy i płacimy 32% od tego, co zarobiliśmy podatku. Czyli progresywny, czyli rośnie wraz z zarobkami, można powiedzieć. Podatek liniowy, inny system podatkowy to podatek liniowy, czyli inaczej proporcjonalny, czyli niezależnie od tego, ile zarabiamy, wszyscy płacimy tyle samo procent podatku, czyli na przykład 14% podatku płacimy wszyscy. I ci najbogatsi, i ci najbiedniejsi, nieważne, ile zarobiliśmy pieniędzy, mamy stałą stopę podatkową. I może być jeszcze podatek regresywny albo degresywny, czyli tutaj stopa procentowa podatku maleje wraz z zarobkami, czyli im więcej zarobisz, tym mniej procent podatku
zapłacisz mniejszą kwotę, tak? Znaczy może niekoniecznie mniejszą kwotę, ale no, ten procentowo wyrażony, ta stopa procentowa będzie po prostu niższa. Czyli na przykład zarobiłeś, nie wiem, 10 tysięcy, zapłacisz załóżmy 18% podatku, a zarobiłeś 100 tysięcy, to już zapłacisz na przykład tylko 12% podatku. Czyli na tym polega obniżanie tej stopy procentowej, jeżeli chodzi o wysokość podatku w systemie regresywnym. Tutaj widzimy na zielono zaznaczone kraje, gdzie obowiązuje na świecie podatek liniowy, czyli podatek jednakowo wyrażony jedną liczbą, jedną stopą procentową dla wszystkich. No i jak widać, Polska nie należy do tych krajów, ale też cała zachodnia Europa do krajów z podatkiem liniowym się nie zalicza. Kilka znowu pojęć, kilka skrótów. NIP, numer identyfikacji podatkowej. Każda osoba, która uczestniczy w legalnym gospodarowaniu jako pracownik, na przykład taki NIP musi posiadać. REGON to z kolei numer, którym się przedstawia dana firma. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Numer REGON to numer po prostu, pod którym zarejestrowana jest działalność jakiejś firmy. PESEL, Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, skrót. PESEL to numer przypisany do konkretnego obywatela. Dostajemy PESEL wraz z urodzeniem się w zasadzie. Ten PESEL pozwala nas zidentyfikować w wielu sytuacjach. ZUS, skrót Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam się odkładają teoretycznie nasze pieniądze na emerytury, na renty. KRUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Bardzo podobnie dla rolników. I jeszcze warto taki skrót znać, ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to miejsce, gdzie możemy w internecie, miejsce, gdzie możemy wiele spraw załatwić, nie wychodząc z domu. Na przykład wymeldować się, zameldować się, uzyskać różne inne dokumenty właśnie drogą elektroniczną. Do tego potrzebujemy elektronicznego podpisu, potwierdzenia naszej tożsamości, ale jest to bardzo proste do zrobienia w dobie bankowości elektronicznej. I na koniec jeszcze zobaczmy sobie rodzaje spółek. Spółki mogą to być spółki cywilne, takie, które nie posiadają osobowości prawnej, czyli zawarta umowa pomiędzy na przykład dwoma ludźmi tylko jako umowa cywilna. Mogą to być spółki prawa administracyjnego, powołane do tego, żeby nadzorować jakieś przedsięwzięcie. Mogą być spółki handlowe. No i tutaj mamy spółki osobowe, partnerskie, komandytowe czy komandytowo-akcyjne. Spółki kapitałowe, czyli takie, gdzie członkowie spółki wnoszą kapitał i zaznaczają, do jakiej kwoty odpowiadają finansowo za działalność tej spółki. To jest wtedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, albo może być też spółka akcyjna. Spółka akcyjna, tak jak na przykład Telewizja Polska. Mogą być też spółki paneuropejskie, czyli działające na terenie, no już na przykład kilku krajów, na terenie chociażby Unii Europejskiej.